Dobra, dlaczego się nie wybieramy? Bo moja druga połówka, moja druga połówka niestety nie lubi takich klimatów. W ten sposób. Rozumiem, a tutaj cię zaskoczę w tym momencie, bo jednak wybieram się na jubilaria 16 maja na braci Figo Fagot. Kubańczyk, kwiat jabłoni czy Daria Zawiałow? Na co czeka każdy student? Oczywiście na Juwenalia Krakowskie, wielkie święto studentów, pełne imprez, atrakcji i oczywiście koncertów. I właśnie o to, na jakie koncerty wybierają się studenci, zapytaliśmy dzisiaj na kampusie 600-lecia odnowienia UJ. Nie wybieram się na żaden, bo mam wtedy pracę. W środę idę na kwiat jabłoni. Znam ich już od jakiegoś czasu, więc stwierdziłam, że to będzie idealna okazja do tego, żeby się wybrać. Myślałem nad Kultem i The Dumplings, bo zobaczyłem, że jednego dnia, więc to rzeczywiście jest coś, co by mi bardzo odpowiadało. Ale trochę się spóźniłem z biletami, więc chyba się będę musiał obejść, ale zobaczymy, może mi się uda pójść na coś innego. Idziemy na problem w sobotę, to jest. Okej, na której strefie? Nie wiem. Na Polibuda chyba to jest. Dobra, a dlaczego akurat na ten koncert? Bo tylko w ten dzień mogę. Magisterkę piszę, jestem zajęty. Okay. Idę w tym roku na jam, ponieważ jestem ogromną fanką tego zespołu, jednak klimaty te najbardziej są mi bliskie. No i liczę, że usłyszę może mój ulubiony utwór do kołyski jamu, ale też takie klasyki jak Whisky albo po prostu Wehikuł Czasu. Szczerze, trochę za późno się zorientowałam, że będą juwenalia, jakoś zapomniałam o tym. Ja piszę magisterkę, ja nie mam czasu. Ja tak samo. Na Darię Zawiałow, ale co prawda nie tutaj, tylko jadę do Szczecina. Teraz w sumie słucham Fifi Hollywood i jeszcze z jej piosenek to będzie, nie wiem, Malinowy Chrusiak, jakieś takie stare jej. Generalnie ma fajne płyty. Szczerze mówiąc, chyba z moim jakimś gustem, myślę, że nie za bardzo żaden z tych twórców by mi odpowiadał. Na jaką piosenkę czekasz najbardziej, jaką byś najgłośniej śpiewał? No skasowałam Poloneza, nie? Fanem tej piosenki. W rzeczy samej, ogólnie grupy braci Figo. Możesz zanucić jakiś fragment? Hot dog, hot dog, mniam, mniam. Pozdrawiam wszystkich studentów, bawcie się dobrze i pamiętajcie z głową. Pierwsze koncerty juwenaliowe już za kilka dni. Część z Was będzie się bawić razem z nami. Część musiała odpuścić, ale niezależnie od Waszych planów, zachęcamy Was do oglądania transmisji naszego programu specjalnego Juve On Air już 16 maja. Paulina Szlęcka, UJTV.